Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu e-petrol.pl. W tym tygodniu mamy niezłe wiadomości dla kierowców, ponieważ wszystkie paliwa podstawowe z wyjątkiem benzyny 95 potaniały i to zauważalnie o 3 grosze. Obniżyła się cena średnia benzyny bezołowiowej 98, która kosztuje w tym tygodniu 5 zł i 54 grosze za litr. O 3 grosze potaniał nam autogaz, który kosztuje 2 zł i 59 groszy za litr. Wreszcie o 2 grosze potaniał olej napędowy 5 zł i 30 groszy. To paliwo jest zaledwie o grosz droższe od benzyny 95 i wydaje się, że jest kwestią najbliższych dni, to kiedy benzyna przeskoczy ponad poziom diesla i tym samym stanie się paliwem droższym, co powinno potrwać aż do jesieni tego roku. Warto również wspomnieć, że wydarzenia na rynku światowym w ostatnich dniach były dość znaczące, jeśli chodzi o kształtowanie się cen ropy, bowiem na początku tygodnia bardzo duży optymizm na rynki wlał się w związku z podejrzeniem tego, że Libia na większą skalę może wrócić do eksportu swojej ropy i tym samym podaż surowca może się istotnie zwiększyć i to spowodowało obniżenie cen baryłki na londyńskiej giełdzie w rejon 104 dolarów. Jednak dni upływały, a ten kompromis między rebeliantami a władzą libijską w jakiś sposób cały czas był skomplikowany i tym samym ceny ropy wróciły do nieco wyższego poziomu, przekraczającego w tej chwili 107, zbliżającego się nawet momentami do 108 dolarów za baryłkę. Tutaj również pomagały kiepskie nastroje na Ukrainie, możliwość dalszej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą, także oba te czynniki należy wskazać jako czynniki bardzo istotnego znaczenia. Troszkę tutaj tonowały, można powiedzieć, wzrosty, słabe dane z rynku chińskiego, ale cały czas jednak ropa utrzymuje się w rejonie bliskim 108 nawet dolarom. Także tutaj wspomnieć należy, że w najbliższych dniach nie ma specjalnie istotnych impulsów dla obniżenia się tych cen ropy, przynajmniej dopóki to libijski eksport nie wróci do spodziewanego na początku tygodnia poziomu założonego w kompromisie między rebeliantami a libijskimi władzami. I tym samym na polskich stacjach trudno oczekiwać znaczących obniżek. Tutaj ten kierunek obniżkowy, jeśli się pojawi, to będzie miał minimalną skalę, myślę, że grosza dwóch w perspektywie najbliższych kilku dni. Tutaj z kolei wiązałoby się to, tak jak powiedzieliśmy, przede wszystkim z przeskoczeniem cen benzyny na diesla, albo przynajmniej zrównaniem się ogólnopolskich cen tych paliw na poziomie bliskim 5,28 zł za litr.